Cześć, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, które mogliście zadać na Instastory. Wybrałem te, które najczęściej się powielały i były moim zdaniem najciekawsze. Zaczynamy. Pierwsze pytanie, no to ile masz wzrostu? 1,80 m, ważę w chwili obecnej 76,8 kg i mam 25 lat. Kolejne pytanie, no to ile jesteście razem? Minęło w październiku 8 lat. Znamy się od gimnazjum. Kiedy ślub? Nie wiem. Nie mamy, że tak powiem, parcia na tą uroczystość. To nawet nie chodzi o te pieniądze, ponieważ one są. Tylko tak naprawdę sami nie wiemy, czego chcemy. Nasi rodzice by chcieli mieć duże, huczne wesele, a my nie do końca. I tak przyciągamy to w czasie, że tak powiem. Z drugiej strony też nie uśmiecha mi się wyrzucania 100-120 tysięcy na jedną noc. Wolę te pieniądze przeznaczyć na coś, co wpłynie na naszą przyszłość. Przy obecnej inflacji i naszych przyszłych inwestycjach myślę, że zrobienie dużego ślubu ja się stałem tak naprawdę. A wolałbym raczej zaprosić najbliższe mi osoby i wyjechać na jakieś 2-3 czy przysłowiowy miesiąc miodowy gdzieś za granicę. I myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż taka huczna impreza. Po drugie, ja nie lubię takich imprez, jestem introwertykiem. Kto z Was jest bardziej oszczędny? Maja jest oszczędna, ale jakkolwiek to zabrzmi, ja jestem bardziej, ponieważ Maja czasem kupuje rzeczy pod wpływem emocji, impulsu, a ja nie do końca. Jestem zdania, że ten, kto nie szanuje pieniędzy, ten ich po prostu nie ma. Od 2018 roku prowadzę budżet domowy i zapisuję wszystko w Excelu. Polecam książkę Finansowy Ninja oraz Finansowa Forteca. Ile zarabiasz? Tak naprawdę ciężko to określić, no bo różne są miesiące, tak? W styczniu na przykład jest bardzo dużo sprzedaż w sklepie, a na przykład w grudniu niska, więc tutaj ciężko określić, ile tak naprawdę zarobiłem w każdym miesiącu, bo to jest zależne od wielu czynników. Ale z każdym rokiem się rozwijam i jest ta tendencja zwyżkowa, ale też więcej pracuję. Tak mi się wydaje, że z każdym rokiem poświęcam więcej czasu i to też na pewno się w pewnym stopniu przekłada na moje zarobki. Dodatkowo warto zawsze zastanowić się nad tym, że nie liczy się w życiu, ile zarabiamy, tylko ile pod koniec miesiąca odkładamy tych pieniędzy, bo można bardzo dużo zarabiać i znam takie osoby, które zarabiają o wiele więcej ode mnie, ale tak naprawdę pod koniec miesiąca odkładają mniej tych pieniędzy. I radzę się zawsze na tym skupić, a nie na ilości zarobionych pieniędzy. Jeżeli byś się spytał, ile co miesiąc pieniędzy odkłada, no to wtedy mógłbym Ci odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ od kilku lat po prostu zwiększam sobie ilość pieniędzy, które muszę odłożyć każdego miesiąca. Wynajmujecie mieszkanie, czy to Wasze? Mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, nie jest nasze, tylko moich rodziców. I w przyszłości prawdopodobnie będzie tutaj mieszkał mój brat. Wymarzone miejsce do zamieszkania. Hiszpania. Jest tam ciepło, podoba mi się kultura i warunki, które tam są, że tak powiem, sprzyjają mojej pracy zdalnej, więc jeżeli miałbym się przeprowadzić, to właśnie w rejony Alicante lub jeszcze niżej na południe. Nie bez przyczyny też uczę się hiszpańskiego. Jesteś szczęśliwy? Myślę, że tak. Jestem na pewno spełniony w pewnym stopniu. Oczywiście z każdym rokiem chcę więcej, bardziej się rozwijać. Nie bez przyczyny jest ten kanał na YouTubie, ale niczego mi nie brakuje i mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Nawet ostatnio z Mają rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ oglądała Kardashianów, a ja sobie odpaliłem laptopa w niedzielę i odpisywałem tam na maile. I zadałem to samo pytanie. No i tak, jestem szczęśliwy, robię to, co robię. Sporo pracuję, ale nie traktuję tego jako pracę jednocześnie. Jako dzieciak pracowałem jako magazynier,
Później po studiach też jako trener i wiem, że jak pracowałem jako magazynier i musiałem jechać w sobotę do pracy czy w niedzielę, to się denerwowałem. A jako trener dietetyk to sam chcę po prostu czasami zrobić coś, żeby osoby dostały szybki feedback i były zadowolone z usługi. Jakby nie zmuszam się do tego. Mógłbyś mieszkać za granicą? Myślę, że tak. Mogę pracować wszędzie, ponieważ pracuję zdalnie, więc tylko jestem uzależniony od internetu. Rozmawialiśmy na temat z Mają, ale zawsze było jakieś ale. I rozważamy to w przyszłości, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak nasze życie się ułoży. Jak często ćwiczysz w tygodniu? 3 razy. Poniedziałek, środa, piątek. I codziennie robię 45 minut cardio, ponieważ pogoda za oknem jest kiepska najczęściej i wolę też obejrzeć w tle jakiś mecz, ponieważ jest mundial. Więc staram się tak podbijać tą aktywność spontaniczną, no bo też nie chcę wychodzić na dwór i potem być chory. Często jadę słodycze fast foody. Do słodyczy mnie nie ciągnie, mogą leżeć w szafce i muszę ich jeść. Wolę zrobić sobie jakiś posiłek na słodko. A jeżeli chodzi o fast foody, no to najczęściej podczas spotkań ze znajomymi. A tak, to nie. Jesteś dietetykiem po kursie czy studiach? Jeżeli studia, to jakich? Po studiach magisterskich. Nie jestem dietetykiem po kursie. Zdrowie innych osób jest zbyt cenne, żeby narażać ich na brak mojej wiedzy. Dom czy mieszkanie? Dom. Na wsi, nie w mieście. Jakoś podoba mi się to, że mogę wyjść z mini na spacer do lasu i mamy jednak tą większą przestrzeń. Też, że pies może wyjść na podwórko, zamknę bramę i cały dzień jest na dworze. Nie czułem się dobrze w mieszkaniu w Gdańsku i po części przytłaczało mnie to, więc raczej dom w mniejszej miejscowości, chociaż to też również ma swoje minusy. Czy masz takie zboczenie, spotykając ludzi otyłych, narzucać im swój styl życia? Nie. Każdy jest kowalem własnego losu. I nawet podopiecznie mówię to, że ja mogę robić mnóstwo korekt, codziennie wysyłać zmiany, ale jeżeli oni nie będą trzymać się wytycznych, no to nie będzie rezultatów, tak? Moim celem jest ułożyć jak najbardziej dopasowany jadłospis, zmotywować, prosić o wszelkie informacje i kontrolować proces, tak? Ale to od podopiecznego zależy, czy będzie trzymał się wytycznych. Niestety, no ja nikomu nie gotuję i nie wiem, jaka jest sytuacja w domu, nawet jeżeli chodzi o podopiecznych, więc też nie wyobrażam sobie narzucać komuś swojego stylu życia. Ponieważ jest to nawet niemiłe i moim zdaniem każdy ma swój rozum. Czemu sprzedaliście mini? Samochód spełni swoje zadanie. Maja do swojego miejsca pracy ma 5 km, ja pracuję zdalnie, więc nie widzę sensu, żeby tak drogi samochód przez większość czasu spędzał w garażu i wolę te pieniądze wykorzystać lepiej. Tak jak mogliście zauważyć, ja jestem minimalistą. Nie potrzebuję drogich ubrań, rzeczy, żeby być pewny siebie osobą. Mamy teraz tańszy samochód i nawet lepiej się z tym czuję. I postąpiłbym tak samo. Nie żałuję, że go kupiłem. Zrobił swoje i teraz po prostu go sprzedaliśmy i kupiliśmy gorszy samochód. Ja wiem, że to jest wbrew temu, co robi większość osób, ale ja nigdy nie robię to, co robią wszyscy, zawsze idę pod prąd. I teraz odpowiem sobie na pytanie, które najczęściej się przewijało. Skąd zainteresowanie dietetyką? Co cię skłoniło do tego, aby zająć się żywieniem i dietetyką? Mało jest mężczyzn w tej grupie. Ja po gimnazjum poszedłem do liceum o profilu policyjnym. Wiedziałem, że chcę zostać policjantem. I też zdawałem sobie sprawę, że po maturze muszę iść na rekrutację do policji, a jestem też sprawnościowy. Niestety w tamtym czasie miałem sporą nadwagę, więc zacząłem się interesować treningiem siłowym,
dietyką i ogólnie szeroko pojętym zdrowym odżywianiem. W międzyczasie, podczas tej rekrutacji, poszedłem na kryminologię i kryminalistykę. Rzuciłem też 16 kg, przyszedłem test sprawnościowy, ale zauważyłem, że ta kryminologia przestała mnie już interesować i po prostu zrezygnowałem po pierwszym semestrze i nie wróciłem już na te studia. Zapisałem się na dietetykę, no i dalszą historię już znacie. Oczywiście nie zostałem policjantem i nie żałuję. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilka informacji o mnie i że miło spędziliście ten czas. Do następnego materiału. Cześć!